O, siemanko, ja jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku Mapek od widzów, dokładnie tak. Dzisiaj mamy mapeczkę od Averosa.pl, no i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Witaj Wertes na mojej mapie pod tytułem Asasyńska Przygoda. PS, jest to moja pierwsza mapa, spoczko zasady, nie cheatuj, graj na game mode 0, graj na normalu, można stawiać spawn pointy standardowo i można niszczyć czerwoną wełnę. Okej, mamy tutaj fabułę, tutaj dostałem w mailu, żeby nie sugerować się tym, że tutaj Piotr2003.pl, bo to stary nick, także okej, nie sugeruję się tym. Zobaczmy sobie fabułę właśnie. Jesteś Walter, przeczytałem dobrze, Walter Auditor, który mieszkał ze swoją rodziną. Mieszkał, ponieważ w dramatycznych wydarzeniach zginęła jego rodzina przez króla miasta Antor Belek, dlatego że rodzina Auditora nie zapłaciła za dom. No to nieźle, no. Po prostu zabili za to, że nie zapłacili za dom, spoko. Po nazwisku wnikam, że to asasyni, to trochę słabi asasyni, ale dobra. Tak, przez 5 lat Walter mieszkał sam w domu. Aha, okej. Taka fabuła. Dobra, powiem tak może od razu, oj, troszkę nieskończony ten dom, że wyskoczył mi na początku, jak odpalałem mapę, że nie mam lucky bloków, tak, także jeżeli czegoś nie będzie, to wina tego, że nie zostałem poinformowany o lucky blokach, ani jak ściągnąć taki mod, ani który to mod, bla 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 bla, wiecie, o co chodzi. Dobra, asasyński punkt, okej, czyli za czerwoną wełną mamy tutaj punkty. Spoko, loko, cześć. Rozmowa jakaś, ja to zabieram. Zobaczmy rozmowę Waltera i kogo? I osadnika. O, co tu się stało? Templariusze zaatakowali wasz dom. Co, ale dlaczego? Ponieważ twój ojciec był asasynem. Normalnie jakbym w Assassin's Creed 2 grał, nie? Dobra, musisz pomścić, spoko, spoko. Dobra, ale nie mam arsenału, spoko. Widzisz ten parkour? Jak go przejdziesz, to dostali się do tajemniczej skrzynki twojego ojca i jest tam arsenał. Spoko, możemy wtedy zabić tego króla i kogoś tam, bla bla bla, pomścić rodzinę. Dziękuję, czy mogę poznać twoje imię? Na razie nie. On jest też asasynem. Spoko, dobra. Śmiesznie. Czerwoną wełnę tutaj schowam. Okej, mamy tutaj parkour, tak? Dobra, czy coś tutaj jeszcze ciekawego znajdziemy? No raczej nie. Okej, górzysty terenik, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Tak, jaką ja mam tutaj widoczność ustawioną? No bo mam teraz innego Minecrafta. Bo tamten umarł, tak? O, no od razu lepiej. Dobra. Dobra, no to co? To lecimy z parkurem. Ja sobie tylko jeszcze dam spawn pointa. I lecimy. Kurczę, już 20-180, super. Lecimy pomścić rodzinę. Zabić złego króla. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak zrobimy. Hop, 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 dobra. Normalnie, assassino parkour. Pyk, pyk. Oh god damn it. Dawno nie widziałem czegoś takiego na parkurach. Naprawdę dawno nie widziałem. Ale okej. Hehe. Ale to nie znaczy, że nie umiem tego zrobić, jak dawno nie widziałem. Dobra, jesteśmy już tutaj na górze. Tam coś jest. Pewnie ta skrzynka, arsenał. Okej, jos. Let's go! No to asasyna nie zrobiliśmy, ciach. Dobra, nic się nie stało, nic nie było. Załóżmy, że widzieliście cięcie, którego nie było, załóżmy tak. Właśnie tak. O, widzicie, widzicie. Jest dobrze, skaczemy po przyciskach. Właśnie tak, może sobie zrobię spawn point, jak przeskoczyłem tam ten dziwny punkt. To mi się może przydać. Wow. Okej, teraz czas na skrzydła wynalezione przez Leonardo da Vinci. Walter, a jeżeli nie umiem latać? Ech, raz się żyje. Dobra, skrzydełka. Takie brzydkie skrzydełka, tak właśnie. Dobra, pytanie za milion punktów. Mam lecieć tutaj. Tutaj, 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 czy może tutaj? To jest czerwona wełna. No dobra. Najgorsze, że jest tylko... Aha, i itemki mi też wcięło. Dobra. Game rule, keep inventory. Kurde, miałem punkcik. Dobra, spróbuję jak najwyżej polecieć, chociaż wiem, że na pewno tutaj mam czmyknąć, ale okej. Ale czemu by nie spróbować czegoś innego odwalić? Nope. To tak nie zadziała. Dobra. Ciach. Jesteśmy tu, gdzie być powinniśmy.
Ciach. Dobra. Drugi asasyński punkt, który tak naprawdę jest pierwszy, bo umarliśmy. Takie życie, takie życie. Okej, okay, jesteśmy w jakimś domku. Pokoloruj swoją zbroję jak tylko chcesz. O, ty wpyta. Ale wybór dostałem, no to niezły arsenał, nie? Jest to tu coś ukrytego? Nope, nie ma. Dobra, czyli co, zabieramy sobie zbrojkę. Ciach, ciach, ciach. Okej, okay, mamy nawet mieczyk, mamy widmowe ostrze, dobra. Jaką by sobie tutaj strzałę ogarnąć? No nieważne, ale skoro mamy tutaj być asesynem, to ja bym proponował jakąś mieszankę czerwonego z białym. Chociaż to nie jest białe, ale to jest szare, ale to nieważne. O, mapka jakaś, fabuła. No i dobra. Buty będą. Będą. Takie. Czekajcie, co by dać na czerwono? Dam spodnie, to dobra. To takie. Pyk, pyk, spodnie dajemy na czerwono. Ciach. Proszę bardzo. Asasino prawie, że. Czekajcie, bo to mi nie pasuje. O, taki asasino. Zrobiliśmy asasina, tak. Chociaż wolałbym, żeby tu jakoś na biało dało się pomalować, ale no nic. Ale no nic. Dobra, to mogę odłożyć, to też mogę odłożyć. Wełnę też mogę odłożyć. Dodajmy sobie tak. Jeszcze sobie wezmę te wszystkie strzały, co się będę. Tak to się robi. Walter, mam już zbroję, a teraz dalej. Dobra, lecimy dalej. Co to za mapa? Oh, god damn it, co to za czerwony punkt na mapie? Tam, gdzie wskazuje strzałeczka, tam. No, nieważne, mapę zabieram. Co to jest? Znajdź przycisk. Znalazłem, nie trudno było go znaleźć. A po czym okazało się, że to nie był ten przycisk? Standardowo, tak wiem, że jest po drugiej stronie na ścianie tutaj. Ale jak widać, to nie ten. Halo, przycisk. Który to jest przycisk i gdzie on, kurka wodna, jest? Czemu ten nie działa? Halo, proszę mnie tu dać przycisk. No i świetnie, jest może czerwona wełna tutaj, którą mógłbym zniszczyć. Tutaj na pewno jest przycisk, albo gdzieś tutaj przy ścianie. O, jest, dobra. Uff, zdążyłem. Ha, okej. Okay. Przepłyń łódką po lodzie. Aha, okej. Okay. Easy peasy, to będzie łatwiutkie. Jungle boat. Albo nie, jest akacjowa? Jest akacjowa, dobra. Ja to wyrzucam. Lecimy, przepłyniemy. Nie wiem, czy to będzie jakieś trudne. Właśnie tak. Ale przepłyniemy. Czekajcie, nie, ja tego tak nie zrobię, nie zostawię tego. Tutaj może być. Spadaj. Tutaj może być czerwona wełna z tyłu. A tu nie ma. To kurde. Myślałem, że będą jakieś ukryte punkty czy coś. A póki co, no wszystko znajdujemy, jak leci, tak. Swoją drogą, mam pytanko do was. Pamiętacie, jak robiłem w tamtym roku jeszcze pod koniec ogólnie maratony z tego, z mapek od widzów? Napiszcie, czy chcecie, bo naprawdę mam tych map tyle, że jakbym codziennie jedną mapę nagrywał, to mam na rok map, bo jest ponad 350 maili z mapami. Także nie mam za bardzo pomysłów. Jedyny pomysł, jaki miałem wcześniej, to live, a drugi to właśnie, żeby jakiś maraton zrobić, ale oczywiście maraton to nie jest, że tylko jednego dnia mapka od widzów, tylko że jeszcze po prostu byłby jakiś inny odcineczek, a naprawdę do tego bym potrzebował trochę więcej czasu do garnięcia, czyli albo maraton, albo jakieś live'y. Także możecie tutaj coś rozkminić. Co to jest? Survival, wykop obsydian. No nie, najgorzej, nie lubię tych już zadań. Po prostu jak na początku pochwaliłem, bo o, coś nowego, kurde, zarąbiście. Tak teraz to już to nie jest takie fajne. Za którymś X razem. Już bym wolał o wiele dłuższy parkour jakiś niż takie o zadanie. Dobra, ale okej. Kurde. Muszę tekstur paka ogarnąć wreszcie pod 1.11. Bo jak widać, to nie widać. Dobra.
Zróbmy na dobry początek taki walkie lafik i lecimy na dół. Tyk, tyk, tyk. Ale dobre w tej mapie jest to, że tutaj jest wszystko koło siebie. O! Czyli muszę jeszcze rozkopywać pół mapy, żeby coś rozkminiać. Dawaj, machewę. Machewę. Pyk, 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 pyk. Raz, dwa i trzy. Dobra, czekajcie. Trzy. Raz, dwa, o, trzy, cztery i pięć i sześć i siedem i osiem. Nowy procesor najlepszej generacji i8 od Verteza, jej. I po co ja crafting robiłem i na piecyk zbierałem? No nic, no nic. Chciałem zrobić to takich zawsze, o, widzicie. Dobra, ale nie ma tego złego, co ja nie rozkminię, nie? Patrzcie na to, patrzcie, zawsze dwa piecyki. Lepiej do przepalenia, kurde. Kto pomyślał? Ja. Dobra, ty idź tam. Dobra, chodźmy wykopać żelazo. Jeszcze przy okazji jednego tego wykopiemy. Raz, dwa i trzy. Dobra. I patrzcie na to, jak to się robi. Po co mi były te. Patrzcie, raz, dwa i ciach, jeden, kurde. I normalnie teraz speedruna w wykopaniu tego bym wygrał, nie? Pyk. Pyk, pyk. Dobra. Jeden, dwa i już siedem tu kmini trzeci. O, jeszcze jakbym trzeci piecuk położył, to już by było, nie? Dobra. Aha, jakiś bug był, jak widzieliście. Cyk, dobra. Żelazny kill off. Proszę bardzo, dawać deksy. Raz, dwa i trzy. Oh yeah. Najszybsze deksy. Ciach i ciach i ciach. Dobra, dałeś mi ten obsydian. Proszę bardzo. To było szybkie. No i dobrze, że było szybkie. Tyk, 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 tyk. Nice. Okej. Templar Arena. O kurde, będę się bił z Templarsami. Dawać mi tu Templarsów. Czekajcie, peaceful. Dobra, sorry, nie ustawiłem na normal. Kurde, Templarsów coś nie widać. Nie spełnią się. Pewnie od ciemności to miały się zaspełnić, nie? Ale okej. Ale okej. Boją się mnie. Ja rozumiem. Pyk. Kluczyk. Hoppa. Dobra, a tak serio. Tak serio, nie ma tu serio nic, co by ich respiło, tylko ciemność miałaby ich tu zrespić. To tak trochę jest słabo. Tak trochę słabo. Gdyż to tak, to nie zbyt taka arena, ale okej, okay, ale okej. Okay. Polecam dispensary jakieś dawać, na przykład, nie wiem, jak tutaj wchodzimy z przycisku, żeby nagle wywaliło takim sygnałem tutaj, który by wystrzelił wszystko, nie? To by było kozak. Dobra, to chodźmy na górę. Pach. Przeprowadź świnie przez labirynt. A to świnia. Dobra. Halo? Cześć. Pyk. A za marchewą chcesz iść? To dobrze. Twój labirynt kończy się tutaj zapewne. Noho, noho. Chodź na tutaj. What the hell? Okej. Okay. Czemu ten sygnał tutaj jest zerwany? Patrzcie, on nie idzie po ścianie nawet. Ale żalik trochę. Halo? Błąd na mapie. Kurde, ja sobie nie poradzę. Dawać tą barierę. Nie, to kurde. Już świnia przeprowadzona. Ja to zrobiłem po swojemu. Trzymaj na pamiątkę, to też. Kurde, dawać mi tu templarsów. Dawać mi tu innych templarsów, nie jakichś zombiako templarsów. Co to jest? Wespnij się na swój pierwszy punkt widokowy. Co, mam się wspinać? No okej. No proszę. Złe potwory. No to co, to się wspinamy. O wy, dobra. Dobra, dobra. Takie rzeczy tu się dzieją. Ale wiecie, że ja tutaj... Cyk.
Jakby się uprzeć, to ja tutaj mogę wskoczyć. Bo tak coś jak mnie może tutaj sufit gdzieś uderzyć. Mogę nie spać tutaj, mogę spać tutaj. Pyk, pyk. Właśnie tak. Dawno nie robiłem spawn pointa. Także przyda mi się, jakby coś się dziwnego stało tutaj. Pyk. Halo. Dobry. Czy ktoś chce o czymś ze mną porozmawiać? O, świecący. Dobra. Spidamy się, kurde. Co? Ty dziaduwo jedna. Świecisz przez ściany. X-ray, halo. Wow. Pojedynek. Ty kurde, parówczaku. On też mnie widział, god damn it. Co za typ. Co za typ. O, tutaj, lecimy dalej z fabułą. Wskocz do źródełka wody. Jak nie trafię, to nie będę asesinem. Widzę was tam. On mi bije. On mi bije, ziomeczka. Halo, on mi fabułę tam niszczy. O fuck, sam sobie fabułę zabiłem, god damn it. Dobra, załóżmy, że tego nie było. Jeszcze może creepera stąd wygonię. Czemu te miejsca są nieoświetlone, się pytam. Na takich mapkach coś takiego powinno być oświetlone. Dobra, żeby nam tutaj nic nie glifowało mapy. Rozwiąż quizy. Alright. W tym roku powstała pierwsza część Assassin's Creed'a. Ciąg 2007. Jaka część jest uważana za najgorszą? Ożeż, ty to tu napisałeś? No nie, nie wierzę. Nie wierzę. A jaka część jest uważana za najlepszą? I uważana, tak? Czyli to nie może być moje zdanie. Dużo ludzi pisało, że Brotherhood jest najlepsza. Wszędzie. Także okej. Okay. Brotherhood. Dobra. Oh yeah. Ja to może te... Czekaj, nie zabieram mi strzał. Czekajcie, bo ja tu faila popełniłem. Patrzcie, otrzymuję awans na kurde legendarnego asesyna śmierci normalnie. Dobra, to ja może schowam wszystko, skoro mam lepszy mieczyk. Dobra, już nie będę bliatasynem. Bliatasasyn. Będę teraz wojownikiem, kurde, z nie wiem skąd. Dawaj mi to tutaj. Proszę bardzo. Ha. Dobra. Rozmowa z mięsem. Mięso, cześć Walter. Co się stało? No, umarłem, ktoś mnie zabił zwierzy. O, sorry. Zapomniałem ci powiedzieć, że musisz jeszcze zdobyć jabłko Edenu. Co to jest? Jak go zjesz, będziesz miał taką moc jak Bóg. Wow. Dobra, masz tu lepszą zbroję, bo ta jest trochę poniszczona. Dzięki, powodzenia, pokonaj tego Beleka. Tak, bo ja się boję, tak. Jak tylko pokonasz, ja ci mówię, to będzie dzięki, że to ja pokonałem, tak, a tutaj jakiś nubek pokonał, tak? Dobra, okej. Okay. Zapal portal i tam. Ale co tam? Tam. Nie, tam. Takie coś? Dobra, czekajcie. Co? What? Czemu mi się to nie przyniosło? Bang. Zmień sobie poziom trudności na pokojowy. Ojej. Po co mi ta tarcza w takim razie? Halo. Co tu się dzieje? Ciąg. Ojej. Witamy w Netherze. Przejdź ekstra trudny poziom parkour i pokonaj Beleka i zdobądź jabłko Edenu. Oh, nice. Spawn point. Idziemy po koksa, tak. Jabłko koksa Edenu idziemy. Te 180 z czymś takim sobie jaja robicie ze mnie. Znaczy nie robicie, tylko autor sobie zrobił. Ale kurde, te. To było nadzwyczaj łatwe. Także nice. Dobrze, że była jedna trudna mapa ze 180, która mnie nauczyła jednej techniki, z której korzystam do dzisiaj, tak? Tak, właśnie tak. God damn it! Wrobiłeś mnie w lawę, gościu, osadniku! Ale ja nie zginę. Ja się teleportuję. Oh fuck. Tak myślałem! Game Mode 3. Woo.
Czego nie ma, kurde, spawn pointa w netherze? A jak wgrywam jakiś serwer? Spawn point. Jak wgrywam na serwer, mapeczkę to jest. What? What? Wiecie co? Game mod 3, game mod 0. Jak będę failował czy coś, to po prostu będę sobie wracał, żeby już nie przedłużać mapy, bo to wiecie co to by było. Mamy 20 minut mapeczki. No. 20 minut mapeczki. Wiecie co, czekajcie, bo ja tu przyszedłem tutaj wcześniej, to sobie stanę tutaj. To już nie chcę robić z tego godziny, bo na przykład gdzieś mi się przypadkiem sfailuje i muszę cały nether przechodzić. Dobra. Okej, okay. I'm ready for this. Najgorsze w tym miejscu jest to, że to mnie po prostu bije i to jest niepewne, czy się trafi na drugą stronę. O proszę. Jakby coś, to wpiszę spawn point, nie? Może coś się uda. Pek. Może. Na farcie, nie? A może dzięki temu będzie mi wychodziło, bo będę myślał, że wpisałem spawn pointa, nie? Cyk, cyk. Jej. Hop. Uff, dobra, już się bałem, że spacja nie wejdzie. To by było słabe. Pęk. 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 No proszę. Jak ładnie idzie. Ja widzę te. Halo, da się tu wskoczyć? Ale czekajcie, spawn point, którego nie muszę teraz dawać, bo nie działają, ale działają i dadzą mi siłę. Yes, dobra. Dobra, nice. Nice one. Pyk. Pyk. Okej. Pyk. Dobra. Hoppa. Ha! Mam cię. Dobra, już nie mam takiego wielkiego spadku na dół. Także fajno. O nie, już się znowu spadek rozpoczyna. Co to za trudne testy na mega asasyna? Halo, ja się pytam. Pyk. Okej. To jest... Najtrudniejsze jest to w tym, że cały czas myślę, że jak sfailuję, to koniec. Jump boost. Okej. Pokiego. Hop. Dobra. Hoppa. Wow. God damn it. Ten jump boost mnie strollował. Halo. Proszę tak nie robić. Jeszcze raz. Tutaj wskoczyłem. Game mode 0. Dobra, nie wpisuję już spawn pointów, bo są złe. Pyng. Bo nie mogłem się przełączyć przez to. No god damn it. Halo. Te, co to było? Co to było? Widzicie, już bym się znowu wkurzył, bo by minęło ile? 6 minut, zanim bym tu dotarł i bym się wkurzył. Słuchajcie, tutaj byłem. Pyk. Dobra. Wy tak naprawdę? Halo, to jest takie długie. Fuck! No, halo. Kiemot ser. God damn it. Ja to prawie w połowie byłem. Tak na speedrunie. Tak, dawaj mnie na ten bloczek. Dobra, widzę, że tutaj mnie trolują i... Nie! Nie ułatwisz sobie, nie ułatwisz. Ale jak to nie ułatwię? Ja nie ułatwię. Pyk, pyk. W sumie co dwa fajnie wychodzi. No tak, no powiedział, wygadał i no. Ech, czemu ktoś wpada na takie pomysły, żeby robić w netherze, gdzie nie działa spawn point, takie rzeczy? No jak nic, ja tego nie przejdę, halo. Tego nie przejdę. Tak naraz. Nie, ja to mam gdzieś, halo, nie, to nie ma największego sensu. Nie chce mi się 10 minut tutaj siedzieć, naprawdę. Naprawdę nie chce mi się. Jeszcze jestem jump boostem, który nie wiadomo, czy mi tu przeszkadza, czy on mi pomaga. Ja stąd idę, halo. Nie. Nie, gdyby był spawn point, jeszcze bym sobie na spawn pointie biegł tam, nie? Ale tak to mnie, nie. No. Tak powiem, nie róbcie w netherach mapek. W netherze mapek, o. Włącz sobie teraz normal. Tak serio?
Ty tak serio? Tak bez niczego? Tak, no dobra. Dobra. Dobra, nara, cześć, miło było cię poznać. Ja nawet nie mam prota tutaj. Wow. Nawet prota tutaj nie mam, halo. A to jest 1.11. Dammit. Nie wiem, czy to mapa na 1.11, bo tak właściwie nie była podpisana, ale ściągnąłem. Jak widać. Jak widać, no super, no super. Super. Prawda. God damn it, halo. Game od 3. Halo, te, Wider. Ty tam, ty. Pyk, lecę. Znam drogę. Jakbym miał tego, tą zwykłą wersję, to bym, wiecie, tak napieprzył w ten przycisk, halo, ja cię pokonam. Naprawdę do mnie strzelasz? Ponieszczą tutaj wszystko, zobaczcie drzwi. Jak ja mam cię pokonać bez protów? Game mode 1, pokonam cię na game modzie 1, o. Pach, proszę bardzo. No jak we mnie nie strzela, to niby jest łatwo, nie? Dodam 0 i co? Już lata, god damn. Co tu się dzieje? Dawaj, dam radę, nie regeneruj się. Labusie. Halo, ja cię pokonam. Pro PvP, 1.11 1.9. Dziękujmy tej wersji za super PvP wprowadzenie, nie? A jeszcze raz. Trzecie podejście. I miałbym przychodzić trzeci raz tego parkoura. O nie, nie ma tak. Game od 1, lecę do ciebie na game od 1. Cię wyjaśnić. Dawaj. Let's go. Ty, on się regeneruje, ej, szybko, ty. Gdzie ty jesteś? Co to za regenerowanie? Ty. Typek. Stefan. Trzeba go trafiać szybko. Dobra, padł, jest. Jest, a ja co? A ja wypadłem z gry, halo. Mam na Terstara, dobrze. Dobrze. Czy to był ten super ekstra przeciwnik Templariusz? Dziękuję bardzo za przejście mojej mapy, jeżeli ci się podobało. Czekaj, jeżeli się podobało, to jak chcesz, mogę zrobić jeszcze jedną mapę. Spoko, tylko tym razem mówię, poczekasz zanim przejdę. Ale nie w Netherze. Nie parkury w Netherze, nie. Tu nie działa spam. Tu się nie da nic dobrze zrobić. Opa, pół serduszka miałem, to ja dobry jestem. Czy to jest jabłko? Denu, dobrze. Właśnie tak, elo. Zjedzone. OP jestem. Mógłbym tutaj w sumie wejść i na koksie, nie? Zrobić coś. Ja ci kurde. Oh, hell no. To nieźle zrobiłem. Ja to zawsze sobie znajdę super zajęcie, żeby cokolwiek zrobić. Tak. Trzeba mi jeszcze zapalniczkę, dobra, tak, idę stąd, cześć. Miło było. Wysadziłem. Wysadziłem, gdzie jestem? This way. Minecart. Tak. Standardowo, od razu już mogę powiedzieć. O, to jest Vertes, napis. Możecie zostawić łapeczkę w górę pod odcinkiem, dzięki wielkie za to. Czy to wybuchnie? Tak, to wybuchnie. O nie, on wysadzi mój napis. No! To mi tak laguje. Singla mi laguje, halo. Au. Pozdrawiam, twój widz z okolic Tarnowa. Pozdrawiam również. The end! Także co, ocencie mapkę. Kopnijcie łapeczku w górę. Jesteśmy na takim fajnym terenie. A jak to śmiesznie wygląda w tych wygenerowanych. Ten biom. O, tu deszcz nie pada? Spoko. Naprawdę mega śmiesznie. Może kiedyś pogram w takim survivalu z takimi terenami, bo to naprawdę może być ciekawe. Dobra. No to co? To tyle ode mnie. Pół godziny odcineczek. Po screenach myślałem, że to będzie o wiele szybszy odcinek, także no, naprawdę fajnie, także
Dzięki wielkie za oglądanie. To była przygoda, kurde, asyńska, że tak się mapa nazywała. Tak, ja już tutaj zbrojkę wyrzucam. Idę latać, tak. Zostałem asesynem i potrafię latać, także dzięki jeszcze raz za oglądanie. Na razie, cześć. Hej, hej.